Krystyna Pawłowicz znana jest z bardzo ostrych wypowiedzi oraz wpisów na Twitterze. Czasami możemy znaleźć tam nawet wulgaryzmy, ale teraz posłanka zdecydowanie przesadziła. Zaatakowała, a jej celem znów stał się Robert Biedroń. Krystyna Pawłowicz bez wątpienia nie ukrywa swoich homofobicznych poglądów. Posłanka PiS znana jest szeroko dzięki swoim wulgarnym wystąpieniom i wpisom w mediach społecznościowych. To sprawia, że wiele osób zastanawia się, jakim cudem taka osoba znalazła się w polskim Sejmie. Szczególnie w ostatnich dniach Pawłowicz wałkuje w swoich wpisach jeden i ten sam temat, a chodzi dokładnie o społeczność LGBT, która jest przez nią regularnie atakowana. Krystyna Pawłowicz straciła wszelkie hamulce. Nie da się ukryć, że podpisanie przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego deklaracji LGBT plus wywołało bardzo skrajne emocje i wywołało ogólnopolską dyskusję na ten temat. Rzecz jasna, aktualny obóz władzy bardzo stanowczo opowiedział się przeciwko takiej ideologii, ale najgłośniejsza z tego towarzystwa jak zwykle wydaje się Krystyna Pawłowicz. Sam Jarosław Kaczyński wywołał niemały szum swoim wystąpieniem podczas sobotniej konwencji partii w Katowicach. Jednak to nic w porównaniu od burzy wywołaną przez członkinię jego partii. Krystyna Pawłowicz jak nikt inny potrafi niemalże wymusić swoją postawą komentarze od internautów, których pojawiają się całe setki. Tym razem posłanka Pawłowicz skomentowała tak zwaną piątkę Biedronia, czyli najnowszy program przedstawiony przez partię Wiosna z propozycjami skierowanymi właśnie do społeczności LGBT. Według posłanki PiS, Robert Biedroń wraz ze swoim ugrupowaniem poszedł na całość, chociaż wiele osób uważa wręcz odwrotnie. Oficjal 5.ustawy2.ustawy2.o.zwyczajny-partners.o.samodziel.o.wyborze płci.o.homomałżeństwie. Oprawne. Zrównaniu małżeństw natural. Z małżeństwami homo. O karach za krytykę patologii obyczaj. Seksual. Poszli na całość? Ale co z adopcją dzieci przez związek faceta z kozą? Pisze Pawłowicz na swoim Twitterze. Związki homoseksualne dla Pawłowicz jednoznaczne z zoofilią znak zapytania. Wpis posłanki wywołał nie lada poruszenie wśród internautów i doprowadził do kolejnej dyskusji na ten temat. Chociaż nie da się ukryć, że porównywanie związków partnerskich czy małżeństw jednopłciowych do zoofilii było ze strony Pawłowicz grubą przesadą według wielu osób. Jakby się to dało zrobić, to już pani miałaby męża, pisze jeden z internautów. Ja już wolę otwartość w temacie LGBT niż ciszę w sprawie młodego chłopaka gwałconego przez księdza pedofila, a pani poseł udaje, że nie ma tematu. Ja wiem, ojciec Rydzyk kazał milczeć pani poseł, a szkoda, że nie broni pani tych dzieci, przecież są też nasze, chyba że nie pani poseł, czytamy, pisownia oryginalna. Facet z kozą nie mogą adoptować dziecka, ponieważ koza to nie człowiek. Pewnie z tego samego powodu nie ma pani dzieci, dodaje kolejny internauta.